Dane są liczby x równa się 2 plus pierwiastek z 5 i y równa się 3 minus pierwiastek z 5. Iloraz x przez y można zapisać w postaci. Abyśmy byli w stanie wskazać prawidłową odpowiedź do tego zadania, to w tym ilorazie x przez y będziemy musieli na początku podstawić w miejsce x podaną wartość, również w miejsce y podaną wartość 3 minus pierwiastek z 5, a następnie przekształcić tak otrzymany ułamek do którejś z tych czterech odpowiedzi. Zacznijmy zatem od tego, że na początku napiszemy sobie nasz iloraz x przez y i kolejno podstawimy w miejsce x tą wartość, czyli 2 plus pierwiastek z 5 i w miejsce y tą wartość, czyli 3 minus pierwiastek z 5. W tym momencie możemy od razu zerknąć, czy któraś z odpowiedzi A, B, C oraz D nie zawiera takiej liczby, jednak widzimy, że nie mamy takiej odpowiedzi podanej wśród tych czterech możliwości, w związku z czym będziemy musieli dalej przekształcić jakąś tą liczbę. Dobrym pomysłem zawsze jest usunięcie niewymierności z mianownika, czyli pierwiastka. W tym przypadku, ponieważ mamy tutaj różnicę dwóch liczb, to aby pozbyć się takiej niewymierności w mianowniku, to będziemy musieli ten ułamek pomnożyć w liczniku i w mianowniku przez tą samą liczbę, a mianowicie przez takie samo wyrażenie, jak mamy w mianowniku, tylko z plusem. Zaczynamy w ogóle od tego, że przepisujemy ten ułamek jeszcze raz, czyli 2 plus pierwiastek z 5 podzielić na 3 minus pierwiastek z 5. No i teraz mnożymy górę i dół przez takie wyrażenie, jak mamy w mianowniku, tylko z plusem, czyli przez 3 plus pierwiastek z 5 oraz na dole także przez 3 plus pierwiastek z 5. Takie mnożenie jest w pełni legalne, ponieważ my tak naprawdę mnożymy tutaj przez jedynkę. W liczniku i w mianowniku mamy to samo, czyli gdybyśmy to skrócili, to otrzymalibyśmy tutaj jedynkę i mnożąc jakąś liczbę przez 1 nie zmieniamy jej wartości, czyli taką sztuczkę właśnie można tutaj zastosować i w wyniku tego pozbędziemy się niewymierności z mianownika. Od razu pomnóżmy liczniki, ponieważ tutaj mam tak jakby jeden licznik raz drugi licznik, tak jakby one były w nawiasach, czyli mnożymy wyraz za wyrazem. 2 razy 3 to jest 6, następnie 2 razy pierwiastek z 5 to są plus 2 pierwiastki z 5, następnie pierwiastek z 5 razy 3 to są 3 pierwiastki z 5 i na końcu jeszcze pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 to jest po prostu 5. Podzielić. No i teraz wymnażamy mianowniki. Tutaj również moglibyśmy pomnożyć wyraz za wyrazem, tak jak to zrobiliśmy w liczniku, ale można też zrobić to szybciej, a mianowicie korzystając ze wzoru skróconego mnożenia. Wzór skróconego mnożenia na iloczyn różnicy i sumy dwóch liczb wygląda on w następujący sposób. Przypomnijmy go sobie: a minus b razy a plus b. To się równa po prostu szybko, bez wymnażania wyraz za wyrazem, możemy napisać, że to jest a kwadrat minus b kwadrat. No i właśnie teraz, korzystając z tego wzoru skróconego mnożenia, wymnażamy te dwa mianowniki. W naszym przypadku literką a jest trójka, czyli mamy 3 do kwadratu, czyli 9, minus następnie literka b, czyli pierwiastek z 5 do kwadratu. Pierwiastek z 5 do kwadratu to jest po prostu 5. To się dalej równa, upraszczamy licznik, czyli dodajemy liczby 6 plus 5 to jest 11 i pierwiastki dodajemy do siebie, 2 pierwiastki z 5 plus 3 pierwiastki z 5 to jest w sumie 5 pierwiastków z 5, podzielić na i w mianowniku mamy 9 minus 5, czyli 4. No i teraz patrzymy, która z odpowiedzi A, B, C czy D pasuje do naszego rozwiązania. No najbliżej jesteśmy odpowiedzi D. To jest w zasadzie ta sama liczba, którą my tutaj otrzymaliśmy, tylko rozbita na dwa ułamki. Gdybyśmy te dwa ułamki dodali do siebie, widzimy, że mają wspólne mianowniki, to byśmy otrzymali dokładnie to, co tutaj wyliczyliśmy, podstawiając pod x i pod y te odpowiednie wartości. Możemy jeszcze rozbić ten ułamek na 2, czyli podzielić kolejno. 11 przez 4 napisać, że to jest 11 czwartych plus dalej 5 pierwiastków z 5 podzielić na 4, czyli znowu w liczniku 5 pierwiastków z 5 podzielić na 4. No i już mamy w zasadzie odpowiedź D. Moglibyśmy jeszcze ten pierwiastek tutaj wyrzucić poza ułamek. To jest wszystko jedno, czy go napiszemy za ułamkiem, czy wciągniemy to mnożenie do licznika i w liczniku napiszemy 5 pierwiastków z 5, to jest dokładnie to samo. Czyli prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź D.